Jest to nowa inicjatywa nowego podmiotu Nasz Samorząd. Celem jest prowadzenie debaty w sposób bezpośredni, bez udziału mediów. Chcemy rozmawiać o sprawach najważniejszych na poziomie lokalnym, regionalnym i państwowym z najważniejszymi uczestnikami debaty publicznej. A zanim jeszcze rozpoczniemy naszą rozmowę, pozwolę sobie kilka słów, reguł, zasad, którymi się to spotkanie będzie rządziło, Państwu przedstawić. Rozmowa będzie przebiegała w dwóch częściach. W pierwszej to będzie rozmowa moderowana, w której nie ma przewidzianych głosów z sali, a druga część to właśnie głosy Państwa, pytania i refleksje do naszego gościa. Jednak żeby móc zabrać głos, bardzo proszę o spełnienie trzech warunków. Należy zasygnalizować, że chcą Państwo zabrać głos, otrzymać ten głos i wreszcie zadać pytanie treściwe, w miarę esencjonalne, przez mikrofon. Jest nas dosyć dużo na sali, spotkanie też jest transmitowane w internecie, więc szacunku dla wszystkich, którzy przysłuchujemy się tej rozmowie, bardzo proszę o spełnienie tych trzech warunków. Nie przewidujemy samowolnego zabierania głosu. Po spotkaniu będzie możliwość uzyskania dedykacji do książki, która jest cały czas do nabycia na recepcji. Książki Wywiadu Rzeki z Bronisławem Komorowskim, wydanej przez wydawnictwo Więź. I będzie również możliwość uzyskania, zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z gościem, z panem prezydentem. Bardzo Państwa proszę, ażeby dochować kultury debaty publicznej i dyskusji, bo bardzo bym chciał, żeby nasz gość, prezydent Bronisław Komorowski, który jest pierwszy raz w Tarnowskich Górach, zapamiętał to miasto nie tylko jako miasto UNESCO, ale również, a może przede wszystkim jako miasto wysokiej kultury debaty publicznej, wysokiej kultury osobistej. Serdecznie także dziękujemy naszym sponsorom, hotelowi Opera i Cafe Silesia. A teraz zapraszam już do rozmowy z naszym gościem, którym jest wieloletni działacz opozycji demokratycznej w PRL-u, więziony, internowany w stanie wojennym, poseł 6 kadencji Sejmu, wielokrotny wiceminister obrony narodowej, minister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka, wicemarszałek Sejmu, marszałek Sejmu 6 kadencji, wreszcie w latach 2010-2015 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. Prezydencie, to zacznijmy może od tego, co nas tutaj spotkało, czyli od rozmowy. Proszę powiedzieć, czy Pańskim zdaniem w Polsce dzisiaj jest możliwa jeszcze normalna, merytoryczna dyskusja? Czy jesteśmy skazani wyłącznie na poruszanie się w obrębie tych schematów, symboli, które wyznaczyły dwa zwalczające się obozy polityczne? W Polsce można normalnie, spokojnie, może nie bez emocji, ale bez nienawiści rozmawiać? Można, tylko wcale nie. Czasami bywa to łatwiejsze, czasami trudniejsze. I niewątpliwie dzisiaj brakuje takich wzorców płynących z polityki krajowej, które by sprzyjały kształtowaniu naszych dobrych nawyków. Bo rzeczywiście dominuje raczej w ogóle płytkie pojmowanie polityki tylko i wyłącznie jako swoistej gry albo wojny, walki na zasadzie kto kogo, a nie kto ma rację. To jest także według mnie coś się stało z polską polityką, że ona w sposób szczególny eksploatuje, a to jest zawsze łatwiejsze, eksploatuje emocje. No polityka zresztą nie może inaczej. Ona musi żyć trochę emocjami, wytwarzając te emocje, ale wydaje mi się, że mamy do czynienia niestety ze zjawiskiem, którym licząca się część polityków nauczyła się, że najłatwiej się żyje, wytwarzając negatywne uczucia. Coś jest w nas, w ludziach, że interesują nas na ogół złe opinie, złe zachowania. No,
to nie dotyczy tylko i wyłącznie polityki. No proszę Państwa, padamy ofiarą tego także w mediach. No jest znane takie powiedzenie, że prawda, żadnego dziennikarza nie zainteresuje to, że pies ugryzł człowieka. Ale jak człowiek ugryzie psa, no to dopiero jest news. Prawda? Gdzieś szukamy i zjawisko tabloidów, bo i polityka podlega tabloidyzacji. Prasy takiej brukowej, no żyje albo z prawdziwych, albo z fałszywych informacji, ale informacji pełnych brutalności, czasami krwawych, czasami takich, prawda, czasami łzawych, ale najczęściej opartych o jakieś właśnie złe emocje. Że ukradł, że ktoś tam, prawda, zrobił coś złego, to wszystko jest eksploatowane, to w nas zostaje. A jak to się przenosi na politykę? Proszę Państwa, jeśli można, to mogę tak długo odpowiadać, tak? Przepraszam, ja jestem gaduła trochę, zresztą dzisiaj tak trochę już poza polityką, więc chętnie gadam. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, były takie badania dotyczące samorządu w Polsce. I w ogóle sytuacja, jak oceniają Polacy sytuację swoją na poziomie, na różnym poziomie życia społecznego. I rodzinnego, osobistego, samorządowego i ogólnonarodowego. No dla mnie były to zaskakujące wyniki, bo na przykład przeciętny Polak odpowiadał na pytanie, jak panu się wiedzie w życiu. Odpowiadał mnie? Znakomicie. A jak pan ocenia swoją sytuację w swojej rodzinie? W mojej rodzinie? Znakomicie, wszystko w porządku. A jak, proszę pana, pan ocenia, pytano Polaka i to odpowiadało na poziomie 80%, odpowiadało pozytywnie. Jak pan ocenia sytuację w swojej gminie? A on mówi, a nie, w mojej gminie. Wszystko idzie bardzo dobrze. I tak wszystko było bardzo dobrze do momentu, kiedy temu samemu człowiekowi nie zadawano pytania, a jak pan ocenia sytuację w Polsce? Otóż ten sam nasz rodak odpowiada, a w Polsce fatalnie. Bo różne rzeczy straszne się dzieją. Dlaczego tak się dzieje? Skąd taka różnica? Różnica między autooceną swojego własnego życia, swojego miejsca pracy, swojej własnej rodziny, swojej własnej ulicy, tego, co się widzi przez okno, tego, co się widzi idąc do pracy, tego, co się widzi idąc do sklepu po zakupy, to wszystko było ok. To dlaczego to się nie zsumowało i nie dało tych samych 80% usatysfakcjonowanych Polaków na poziomie całego kraju? No ja mam dwie odpowiedzi na to. Pierwsze dlatego, że właśnie psują to dziennikarze i politycy, którzy się obrzucają błotem i w oczach obywateli obsmarowują Polskę. Bo mówią, nie, tu jeden skandal, tam druga afera, tam trzecia i tak dalej. I przeciętny Polak no, zaczyna myśleć tak. I tak dziennikarze też tak piszą. I przeciętny Polak myśli tak, no nie, u mnie jest wszystko okej. W mojej gminie świetnie się funkcjonuje, w moim mieście i tak dalej. Ale słyszałem, albo czytałem, albo słyszałem wielokrotnie, że gdzieś tam w Polsce mordują, gwałcą, kradną, korupcja kwitnie i tak dalej, i tak dalej. I ocena kraju jako całości w naszych własnych oczach jest o wiele niższa, o wiele gorsza niż ocena własnego życia. A w zasadzie powinna być to jakaś suma życia, oceny własnego życia tych 38 milionów Polaków, a nie jest. Ale można powiedzieć, że tak było zawsze w polityce. Natomiast czy nie ma pan wrażenia, że od 2005 roku, czyli od niedoszłej koalicji PO-PiS coś tąpnęło i spór, który do tej pory przebiegał na granicy pomiędzy postkomunistami i postsolidarnością, przesunął się w inną stronę, w taką, która jest dla ludzi, zwłaszcza tutaj u nas na prowincji, trochę mniej czytelna? No na pewno to takie przesunięcie w polityce jest faktem, ale wie pan, to co się zmieniło, według mnie jednak technik przede wszystkim ona decyduje, bo to nie jest narastanie na przykład takich tanich populistycznych chwytów w polityce jako sposobu na zyskiwanie poparcia wyborczego, no to jest zjawisko dotyczące całego świata, szczególnie świata zachodniego. Powiem więcej, narastanie zjawiska także i negatywnych właśnie budowania swoich pozycji poprzez budowanie negatywnych ocen konkurenta, kłamliwych ocen,
ocen takich nieprawdziwych, upowszechnianie fałszywych informacji, to jest też metoda, która jednak można jej upowszechnienie prawie że dokładnie w czasie ulokować. Mianowicie, no to się wiąże z rozwojem internetu, proszę Państwa. No taka jest smutna prawda. No, że dawniej po prostu nie było. No, ludzie zawsze kłamali, ludzie zawsze opruwali się, tylko skuteczność tego kłamania i opruwania była mniejsza, bo docierała do mniejszej ilości osób. No jak ktoś nakłamał z ambony, no to słyszeli to mieszkańcy parafii. Jak nakłamał ktoś, nie wiem, w gazecie miejscowej, no to tylko ograniczona ilość czytelników, prawda? Albo no różne tego rodzaju zjawiska były, ale dzisiaj to idzie jednak błyskawiczność jest tej kłamliwej informacji i niesłychanie o wiele trudniej jest przeciwdziałać takim skutkom tego rodzaju upowszechniania się nieprawdziwych ocen, właśnie agresywnych zachowań i tak dalej. Ale jeżeli Pan chce przejść do sprawy, coś w tym jest, co Pan mówi, że do pewnego stopnia no, ostrość ocen tak zwanej dawnej komuny, prawda, przez obóz solidarnościowy, no został zastąpiony jakąś agresją wzajemną wewnątrz obozu solidarnościowego. To prawda. I prawda jest również to, że do pewnego stopnia mszczą się grzechy no, po przeszłości, no bo jak można było dosyć brutalnie oceniać ludzi związanych z poprzednim systemem, no to gdzieś to ten nawyk pozostaje i dzisiaj aktualny. Tym, że różnica jest jednak istotna, no bo ja będę pierwszym krytykiem poprzedniego systemu. Całe życie moje poświęciłem na walkę z systemem komunistycznym, płacąc za to bardzo wysoką cenę. I myślę, że to może być nie pełni usprawiedliwieniem, ale jakimś wytłumaczeniem negatywnych emocji, które się w nas, ludziach pokolenia Solidarności, zgromadziły. No bo jeżeli się było wyrzucanym z pracy, jeżeli się było wsadzanym do więzienia, do obozów internowanych, prawda, było się na marginesie życia, tkwiło się w podziemiu bez żadnej szansy na karierę przez wiele, wiele lat, no to gdzieś tam ta żółć w człowieku się gromadziła, nie ma co udawać, że nie. No i więc to może nie jest pełne usprawiedliwienie naszego ostrego stosunku do systemu komunistycznego i ludzi z nim związanych, ale może jest jakimś wyjaśnieniem. Natomiast agresja wzajemna i ostrość w ocenach przeniesiona potem na ludzi z tego samego obozu, z obozu Solidarności, już się nie da tego sprawiedliwić ani wytłumaczyć. No bo to są ludzie, którzy siedzieli w jednym miejscu internowania. To prawda, no ja najboleśniejsze, największa cena, mogę Państwu powiedzieć, polityki, jaką przyszło zapłacić, to są stracone przyjaźnie. No bo to są szalenie mocne przyjaźnie zbudowane w podziemiu. Tam, gdzie się było razem w sytuacji zagrożenia, prawda? Gdzie było się razem w sytuacji wspólnoty wielkich celów, marzeń o wolności, o niepodległości, o demokracji. No i gdzieś potem polityka ma to do siebie, że w sposób dramatyczny ludzi dzieli. I ja mam cały szereg przyjaciół, których straciłem. Oni mnie stracili, ja ich straciłem. Polityka nas podzieliła raz na zawsze. I to zaliczam do, jakby jest to ta najwyższa cena, którą przyszło zapłacić. Czy można było tej ceny uniknąć? Chyba nie. Bo obóz solidarnościowy był obozem, który skupiał ludzi o bardzo różnych poglądach, o bardzo różnych ścieżkach, drogach życiowych, o bardzo różnych tradycjach rodzinnych, własnych, politycznej natury. I tylko tyle, że te różnice w obliczu wspólnego przeciwnika i dramatycznego doświadczenia życia w poprzednim systemie, one nie były aż tak istotne. Im bardziej się cele, wielkie, piękne cele wolnościowe realizowało, tym bardziej się wydawało, no tamci to już się w ogóle nie liczą, ale popatrz, ten Józek tam obok, kiedyś razem, prawda, dostawaliśmy po krzyżach od tego samego ZOMU, no popatrz, jaki on, jaka to z niego swołoż wyłazi mimo wszystko. No to jest, to różnicowanie się zaczęło się zbyt szybko. Tu powiem wprost, myślę, że sam często rozmyślę o tym Lech Wałęsa, czy słynna wojna na górze, którą wypowiedział, nie była wojną zbyt
w ogóle wojna, czy była potrzebna, bo różnicowanie i tak następowało. Czy warto było wywoływać wojnę w ramach obozu Solidarności? Ja uważałem wtedy i uważam dzisiaj, że nie. Uważam, że to był niebezpieczny błąd, przyspieszający i tak naturalne procesy dzielenia się obozu solidarnościowego. Ale hasło wojna. No, na wojnie się popełnia różne rzeczy. Na wojnie traktuje się, nie bierze się czasami jeńców nawet, prawda? A na wojnie się traktuje innych jak wrogów, nie jak konkurentów, prawda? Traktuje się jak przeciwników. Z tego rosną daleko idące skutki. Więc ja uważam, że pewne różnicowanie się wewnętrzne obozu Solidarności nie musiało oznaczać wyrastania tak szybko przekonania, że ten, który nie jest taki sam jak ja, jest moim wrogiem. Wrogowie się sami znajdują. Przyjaciół się zyskuje trudniej, bardzo łatwo się ich traci. Właśnie mówił Pan o tym, że stracił Pan przyjaciół raz na zawsze. Pytanie, czy raz na zawsze, czy w polityce w ogóle jest coś raz na zawsze? Słyszałem kiedyś, skoro udało się im dogadać z postkomunistami, zrobić okrągły stół, to może się wreszcie dogadają między sobą. Prognozuje Pan, że to się kiedyś skończy? Znaczy, wszystko się kończy. Jesteś tak się może wypalić. No, ja mogę powiedzieć tak, że gdy wygrałem wybory prezydenckie w 2010 roku z Jarosławem Kaczyńskim, byłem przekonany, że mój życiorys, że moje poglądy, że moja droga polityczna, a trochę także i może charakter, powinny mi ułatwić podjęcie dzieła, które chciałem. Taką rolę chciałem odegrać właśnie człowieka, czy instytucji w tym wypadku, eliminującej najbardziej takie wrogie zachowania, i jakby budujące mechanizmy współdziałania, przynajmniej w najważniejszych, strategicznie ważnych sprawach dla państwa i dla narodu. I przyznam się, że trochę wydawało mi się, że to się nawet zaczęło udawać, no bo udało się na przykład powołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, którą przy prezydencie, do której weszli po raz pierwszy, bo zaproponowałem, przedstawiciele nie tylko władzy i administracji, rządu, administracji centralnej, ale także przedstawiciele opozycji. To było po raz pierwszy, się coś takiego stało. I muszę powiedzieć, że na początku szło to dobrze, do momentu, kiedy jednak mój konkurent z czasów wyborów prezydenckich, pan Jarosław Kaczyński, no nie ogłosił tego, że w zasadzie nie uznaje prezydenta Komorowskiego i wycofał wtedy swoją obecność jako szefa liczącej się najważniejszej partii opozycyjnej z RBN-u i potem już było tylko gorzej. Ale ja bym, no, raz się udaje, raz się nie udaje, no trzeba próbować. Trzeba próbować. Rolą prezydenta jest zawsze, według mnie, występowanie w roli czynnika takiego zwolennika społeczeństwa, państwa i narodu. No a tak to już jest, że w polityce jedni prują te szwy, które wiążą cały naród, wspólnotę, ale inni powinni próbować je te szyć, no jak i dobrym krawcem. Czasami się to udaje, czasami nie. I myślę, że nawet Pana pytanie odbieram jako potwierdzenie mojej opinii, że ludzie w Polsce są dosyć zmęczeni narastającą, długotrwałą agresją w polityce. I że w demokracji no jest tak, że politycy muszą nadsłuchiwać, czego ludzie chcą, licząc na to, że jeżeli spełnią ich oczekiwania, to lud polski odzajemni im pozytywnymi uczuciami i zagłosuje w wyborach. Taki jest mechanizm demokratyczny. Więc ja myślę, proszę Państwa, że się zbliża taki moment, że się pojawi jakiś polityk albo jakaś siła polityczna, która powie, proszę Państwa, no nie można tak się bezkarnie łomotać po pysku przez tyle lat, że pojawi się ktoś, wydaje mi się, że to powinien być kandydat na prezydenta, który powie, ja obiecuję, że przynajmniej będę się starał zszyć to, co inni popruli, że będę się starał wyłagodzić te wszystkie ostre kanty, które gdzieś tam przeszkadzają współpracować, nawet najważniejszych, strategicznie ważnych
sprawach dla narodu i dla państwa, takich jak na przykład bezpieczeństwo narodowe. Myślę, że taki kandydat miałby duże szanse i będę trochę na to czekał, muszę powiedzieć. No bo... A widzi pan takiego kandydata gdzieś wśród osób w przestrzeni publicznej się poruszających? Proszę państwa, ja zjadłem zęby w polityce, więc to nie jest kwestia czasami charakteru polityków czy konkretnego polityka. To może być świadoma gra, ale powiedziałbym korzystna dla społeczeństwa i dla nas wszystkich Polaków. Tak, że to wcale nie musi być wynikać jakby z głębokiego przekonania takiego kandydata i z jego charakteru. To może wynikać z kalkulacji takiej zimnej, a nawet powiedziałbym no cynicznej. I niech, kurczę, wynika, mi to nie przeszkadza. Byle ktoś podjął taką próbę. Ja państwu powiem, no to zabrzmi już trochę jak agitacja, ale powiem. Do takich nagłych zwrotów, zaskakujących, jakby trochę przyzwyczaił opinię publiczną Donald Tusk. On jest, mimo że jest w tej chwili w oku cyklonu konfliktu politycznego, na tyle, na ile go znam, a myślę, że znam go nie najgorzej, to wiem, że on ma taką zdolność. I znowu powiem, właśnie nie ze względu na anielski charakter, bo to nieprawda by było, tylko ze względu na taką ogromną umiejętność zrobienia woltu. Prawdopodobnie z korzyścią dla Polski. Czy inni? Nie wiem, może z kręgu młodszych polityków gdzieś się pojawią ludzie tacy, którzy mówią, no już jesteśmy tak zmęczeni, ciągle mamy sygnały, a tu od ciotki, a tam od wuja, od kuzynki, a tego, że mają dosyć ciągłe tej szarataniny politycznej, no że może ktoś sobie myśli, to ja zbuduję sobie nowy wizerunek, prawda, właśnie polityka spolegliwego, otwartego na współpracę, okazującego szacunek dla tych, którzy mają inne poglądy od niego, bo to na tym polega. I jeszcze raz powiem, proszę państwa, chciałoby się oczywiście, żeby to się pojawił ktoś, kto ma anielski charakter. Jest dobrym człowiekiem, jest szlachetnym człowiekiem i w imię jedności narodu mówi, nie, ja wzniosę hasło jedności. Ale demokracja i polityka nie jest domeną dobrze wychowanych dziewczynek i chłopców. Jest domeną czasami graczy politycznych. Ale powiem i na końcu jeszcze raz powiem, z mojego punktu widzenia niech to będzie i gracz. Niech to będzie nawet cyniczny gracz, byle podjął grę w odpowiednią stronę, w stronę wyłagodzenia tego poziomu agresji, czy zmniejszenia poziomu agresji, który dzisiaj bardzo Polsce szkodzi. Ja tylko może dopowiem, że pierwszą osobą w dwudziestoleciu międzywojennym, która próbowała w ten sposób zrobić, była Gabriel Narutowicz, który, żeśmy rozmawiali wcześniej, który chciał być prezydentem wszystkich Polaków, ale jak wiem, jak się to skończyło, to wszyscy wiemy. Panie prezydencie. Jeżeli można też, żeby tak nie zapraszał, powiem państwu taką smutną, ale jednak anegdotę. Znaczy, ja też lubię a propos jeszcze Narutowicza, bo ja z panem tu rozmawiałem, byłem na Litwie, na Żmudzi konkretnie. Moja rodzina, moja Komorowskich pochodzi z Litwy, stamtąd, a rodzina mojej babki jednej to Żmudzinka. Mam babcia jest zawsze sobie mówiła z pewnym przekąsem, że jest Żmudzinką. To rodzina polska od wielu, wielu setek lat, ale żyjąca na Żmudzi. No i Narutowicze byli sąsiadami. Pojechałem tam, osłaniałem po tablicę poświęconą dwóm braciom Narutowiczów. To akurat tu na Śląsku, myślę, państwo będziecie mieli z tego pełno, możecie mieć skojarzeń, które do was przemawiają, do waszej wyobraźni śląskiej, do doświadczenia śląskiego. Bo tam była osłaniana tablica poświęcona dwóm braciom Narutowiczom, Gabrielowi i Stanisławowi, którzy, rodzonym braciom, którzy żyli w kręgu no, ziemiaństwa szlachty polskiej na Litwie, ale byli mniejszością. I spotkał ich w zasadzie bardzo podobny, równoległy los, zakończony tragicznie. Bo Gabriel Narutowicz kandydował na prezydenta Polski. Był pierwszym prezydentem, którego zamordował, prawda, nacjonalista polski, owładnięty manią
jakby działania na rzecz narodu rozumianego w wymiarze czysto etnicznym. Niewiadomski, który zastrzelił prezydenta, bo on był wybrany głosami mniejszości narodowej w znacznej mierze w Polsce i głosami partii ludowej. Zastrzelił go także dlatego, że uważano, że Gabriel Narutowicz jest sam zdrajcą, bo skoro jego brat zdradził naród polski, no to i on pewnie ma jakieś konszachty z diabłem. A jego brat Stanisław Narutowicz był też ziemianinem polskim tam na Żmudzi i po prostu poparł niepodległość Litwy w 18 roku, podpisał akt niepodległości narodowego państwa litewskiego. No, fakt jest faktem, że wtedy mieliśmy do czynienia z dwoma rywalizującymi sobą projektami, prawda, państwa ponadnarodowego, które by odbudowywało tradycję wielonarodowościowej Rzeczpospolitej sprzed rozbiorów, ale jednocześnie były bardzo budowane, głębokie i akceptowane przez narody państwa, wizja państwa narodowego, i to ukraińskiego, litewskiego, łotewskiego, estońskiego, a Słowacy chcieli, a Czesi i Polacy też. No, więc te dwie wizje się zderzyły i Stanisław Narutowicz poparł wizję państwa narodowego litewskiego. I losy im skończyły się jednakowo tragicznie, bo polskiego prezydenta zabił polski nacjonalista, który nie mógł ścierpieć tego, że mogą w nowym polskim państwie wybierać prezydenta Polski, tak jak kiedyś króla w elekcji, mogły wybrać mniejszości narodowe. A jego brat Stanisław, który poparł niepodległość Litwy narodowej, popełnił samobójstwo w 1932 roku, rozczarowany, rozgoryczony i obolały zarówno ze względu na stosunek do niego mniejszości polskiej na Litwie, jak i stosunek państwa litewskiego narodowego do mniejszości polskiej. Dwóch braci, każdy dokonał innego wyboru, jak się okazało, bardzo trudnego i dramatycznego w skutkach. Jeden i drugi. Jeden i drugi stanął w obliczu pytania, które pewnie sobie na Śląsku też wielu ludzi zadawało kiedyś. A pewnie wszyscy sobie zadajemy dzisiaj, w obliczu, kiedy się mieszają już różne kultury, następuje, prawda, czy proces migracji jest na ogromną skalę. No to jest proste pytanie. Czy można kochać dwie ojczyzny jednocześnie? I czy można być dobrym synem tych ojczyzn? Tak sobie na Śląsku to pytanie zawsze stało. Na Kresach Wschodnich Polski tak samo. A dzisiaj stoi w stosunku do rodziców, do dziadków, no tych młodych ludzi, którzy wyjeżdżają na zachód, do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych i też zakładają często rodziny mieszane, albo tam zostają. To są pytania praktyczne. Czy można być dobrym synem dwóch ojczyzn, na przykład Stanów Zjednoczonych i Polski? Problem polega na tym, że byli ludzie, którzy to próbowali robić, czasami płacili, tak jak Narutowiczowie, dużą cenę, ale jest taki, w różnych okresach rozwoju ludzkości to ojczyzny nie wyrażały na to zgody. No trochę tak jak kobiety, bo pytanie, czy można dwie kobiety kochać? No może tak, ale kobiety się na ogół na to nie zgadzają, prawda? I tak samo pewnie z ojczyznami. A anegdotę to Państwu powiem, jak to właśnie z tymi agresją różną, to moim takim, mistrzem politycznym, który wywarł na mnie ogromny wpływ, to był Tadeusz Mazowiecki, który był człowiekiem, jeśli chodzi o poglądy, o styl zachowania, kompletnym przeciwstawieniem mojego ojca. Mój ojciec był raptus, mój ojciec był taki typowy romantyk, partyzant, żołnierz, poeta, a Tadeusz Mazowiecki był taki bardzo pragmatyczny, spokojny, wyważony, wszystko badał na wszystkie okoliczności. No i on bardzo cierpiał po tej przegranej jego własnej kampanii, gdzie przegrał z Wałęsą na początku, w roku 90. Tak. Cierpiał szalenie. No i ja go zaprosiłem do współpracy. Prosiłem, żeby objął rolę takiego strategicznego doradcy. No i po przegranych wyborach przeze mnie już w 2015 roku Tadeusz, tak siedzimy naprzeciwko siebie i właśnie rozmawiamy o tym, co się dzieje, co się wydarzyło. I Tadeusz, on miał prawo u mnie palić papierosy w tym gabinecie, więc pali papierosa i mi tak, wiesz co, Bronek, tak się
zastanawiam, co to się wydarzyło, bo wiesz, ty trochę za mnie kandydowałeś w wyborach, jakbym i raz się udało wygrać, mówię, ale widzisz, ja myślałem, że z twoim życiorysem, z twoimi poglądami, z twoją rodziną i z twoim charakterem, to wiesz, że nikt nie zdoła z ciebie, z tobie, tak powiem, doprawić gębę. No bo wiesz, ze mną mogli ze mnie zrobić ateistę, no bo byłem w PRL-u, w PAKS-ie, prawda? Mogli ze mnie zrobić Żyda, no Mazowiecki brzmi prawie jak żydowskie nazwisko. Wiesz, mogli ze mnie zrobić komunistę, no w PRL-u byłem posłem, prawda? Ale z tobą wydawało się niemożliwe, że z twoim życiorysem, rodziną, tradycją, poglądami i tak dalej, to jest niemożliwe. A popatrz, też da nie radę. Więc proszę państwa, można wszystko. Więc to jest też jakieś nowe zjawisko. Skoro jesteśmy przy tych wyborach, panie prezydencie, to nie mogę się powstrzymać, żeby zadać pytanie, które zadałem niedawno profesorowi Nałęczowi, który też w Tarnowskich Górach gościł i z nami rozmawiał. W 2015 roku, w styczniu jeszcze, cieszył się pan poparciem 70% Polaków. To było wysokie poparcie, które utrzymywało się przez cały czas pańskiej prezydentury. Nawet Adam Michnik wygłosił wtedy takie słynne zdanie, które później mu wypominano. To by pan nie musiał zrobić, żeby przegrać wybory, bo to się wydawało niemożliwe. Co się stało pańskim zdaniem takiego, że pan te wybory przegrał? No, wielokrotnie rozmawiałem o tym z Tomkiem Nałęczem, moim doradcą, i z Adamem Michnikiem, z którym się przyjaźni od lat, aczkolwiek wiele nas różni. No, więc zacznę od Adama Michnika. On ma pełną świadomość, że między innymi on się przyczynił do przegranej. No bo co się robi w czasie kampanii wyborczej? Mobilizuje się, prawda, wyborców, a nie demobilizuje. Jak mi się mówi, że nie może ktoś przegrać, no to po co się wysilać? No i Adam sam mówi w ten sposób, wiesz, kurczę, co ja nagadałem? Zamiast wziąć się za robotę i pojechać w Polsce i zacząć agitować, to ja ludziom powiedziałem na całą Polskę, że nie mogą spać spokojnie, bo Komorowski i tak wygra. No więc myślę, że to był czynnik decydujący, nie ta sama wypowiedź Adama Michnika, ale takie powszechne przekonanie, że wygra. Bo rzeczywiście bywało, poparcie było bardzo wysokie, poziom zaufania sięgał 80% parokrotnie, co dawało satysfakcję, ale co nie jest nigdy gwarancją wygrania wyborów, bo wybory się kierują zupełnie inną logiką. Ale pierwsza rzecz to jest mobilizacja albo demobilizacja wyborców oraz mobilizacja albo demobilizacja partii politycznej, bo wybory robią zawsze zorganizowane struktury. Platforma Obywatelska nie zmobilizowała się w stopniu takim, aby była w stanie skutecznie walczyć, a z tamtej strony była determinacja i powiedziałbym, nie było, co było dzisiaj już wiadomo, że oni zakładali, że nie wygra ze mną pan obecny prezydent Duda, ale jego zadaniem było osłabić moją pozycję na tyle, żebym nie mógł wesprzeć skutecznie Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. Taki był plan. No ale stąd też zresztą gigantyczna ilość hejtu, takich nienawistnych zachowań, brutalnych niesamowicie pod moim adresem w mediach, w internecie. Jak dzisiaj patrzę, jakieś tam mniejsze czy większe zawirowania w czasie spotkania pana premiera Morawieckiego gdzieś w Polsce, a innych polityków pisowskich, to sobie nie ukrywam, proszę państwa, myślę, no i to posmakujcie. Posmakujcie, jak to smakuje, no bo tak urządzano i pan Brudziński organizował na niej ogromną skalę w całej Polsce burdy, awantury w czasie spotkań wyborczych. Pamiętam panią posłankę, jak ona się nazywała, taka z nowego targu, pani, która pamiętam, osobiście gwizdała na palcach, tak na oczach, organizując kocią muzykę i tak dalej. No więc kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. No więc dzisiaj to rządzący będą według mnie czuli za chwilę,
że rozpuszczane przez nich i skutecznie przeprowadzona kampania nienawiści może ich dotknąć i to bardzo boleśnie. Co jeszcze zadecydowało w kampanii? Oprócz braku mobilizacji w Platformie, a pełnej mobilizacji i bardzo brutalnej kampanii zniesławiania robionej przez Prawo i Sprawiedliwość, czego na przykład to słynne gdzieś szaleństwo, no, rzekome jakieś wskoczenie przeze mnie na fotel marszałka parlamentu japońskiego. No, tam jako żywo w ogóle fotela nie było. Było właśnie był postument, na którym się robiło zdjęcia. Japończycy poprosili, żebym wszedł. Tam nic się nie wydarzyło. No, można nawet z niczego zrobić, prawda, źródło agresji. Więc co jeszcze? Ja, z błędów politycznych, to powiem, według mnie największy było to, że też środowisko polityczne, które, z którym byłem związany, Platforma Obywatelska też oceniała, że ja wygram na pewno, w związku z czym można mi na plecy dołożyć parę ciężarów. Takim ciężarem, według mnie, który nie powinien mieć miejsca w czasie kampanii wyborczej, może być kiedy indziej, no to była ustawa o in vitro i ustawa i konwencja przeciwko przemocy, która wywołała agresję kościoła, liczącej się części hierarchii kościelnej i to mnie kosztowało bardzo wiele. No, z kościołem trudno jest polemizować, trudno się bronić przed takimi zarzutami, ale stało się tak, jak Mazowiecki mówił. No, z niego można było zrobić ateistę, no bo, no, ale ze mnie wydawało się, że nie. No, ja, nie wiem, no, pięcioro dzieci wychowanych przykładnie w rodzinie katolickiej. Wychowałem kilkudziesięciu księży jako profesor w seminarium. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale można, jak się chce, to można zrobić wtedy. I poganina, pamiętam wypowiedź jednego z biskupów, który Komorowski, a nie wiem co, na czy on ma chrzest. Nie wiem. Jak nie wiedział, trudno, nie będę się tłumaczył. Będziemy pytać. Panie prezydencie, będzie pan kandydował jeszcze? Konstytucja chyba nie zabrania. Nie no, można w Polsce dwie kadencje, ale państwu szczerze mówiąc, ja powiedziałem, no ja jestem raczej człowiekiem spełnionym, zarówno jako człowiek, jak i jako polityk. No, my wychowaliśmy z żoną pięcioro dzieci, już mamy szóstkę wnuków. Czego więcej chcieć, no, proszę państwa, no, trzeba jakoś pożyć normalnie i zająć się tym, co trochę uciekło w życiu, bo ucieka. Za politykę płaci się straszliwą cenę na ogół w rodzinie. Na ogół w rodzinie. A to mogę państwu powiedzieć. Ja dzisiaj mam biuro poselskie tuż koło Sejmu. Było biuro byłego prezydenta tuż koło Sejmu. I z mojego pokoju jest przez okno widok jest taki, że jest ścieżka przez park, którą tą ścieżką chodziłem z domu do parlamentu, do Sejmu i z powrotem przez prawie 30 lat. Przez te 6 kadencji, o których tutaj pan wspominał. Chodziłem tą ścieżką pod górkę, ale i potem szybko schodziłem na dół. I sobie myślę tak dzisiaj czasami, że tej ścieżce bardzo dużo zawdzięczam. Dlatego, że wiecie państwo, życie takie parlamentarne, ono niesie z sobą gigantyczną ilość stresów, ale i gigantyczną ilość pokus. Oraz czasami potrzeby odreagowania. Ja byłem posłem przez 6 kadencji, prawda? Byłem marszałkiem, wicemarszałkiem, szefem komisji. Ale jak koledzy prowadzili życie towarzyskie w Sejmie, a to jest czasami wódeczka, czasami koleżanki, czasami właśnie hotel poselski, a ja, proszę państwa, jak przerwa obiadowa, to ja tup, grzeczniutko do domu. A tam żona, a tam dzieci małe, a człowiek żył życie w rodzinie. A to trzyma nie tylko w jakichś ryzach i jakichś regułach, ale trzyma trochę przy ziemi, no bo trzeba się zajmować przyziemnymi sprawami rodziny, docierają różne sprawy, problemy itd. I słowo cholera, dzisiaj często tak patrzę, już jestem starszym panem, patrzę na tą ścieżkę, myślę, ile ja tobie zawdzięczam, kochana ścieżka. Skoro jesteśmy przy tym trzymaniu przy ziemi, chciałem zapytać, jak zmienia się perspektywa człowieka, który chodzi ścieżką po objęciu władzy? Nie ukrywał pan w wywiadach, że
początkowo był pan przeciwnikiem Okrągłego Stołu, w którym na przykład Jarosław Kaczyński, który dzisiaj jest przeciwnikiem Okrągłego Stołu, brał udział. Był pan również, ukrywał pan tego w wywiadach, że nie był pan wielkim zwolennikiem konstytucji z 97 roku. Dziś, przede wszystkim do czasów pańskiej kandydatury, i pan bronił. Mówię o tym dlatego, żeby się dowiedzieć, jak się zmienia ta perspektywa. Ja nie wiem, bo nigdy żadnego stanowiska nie zajmowałem, chodzę ścieżką. Proszę państwa, no to jest tak, że to nie jest kwestia zmiany poglądów, tylko jest kwestia zmiany ról. Takim momentem, kiedy ja poczułem, że muszę się zmienić w sposób zasadniczy, to był moment, kiedy przechodziłem do pracy urzędnika państwowego, a to był dokładnie chyba 10 września 1989 roku, na parę dni po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, ja jeszcze tkwiłem w podziemiu. Dosłownie to było tak, że ja siedziałem w piwnicy z kolegami i drukowaliśmy jakieś jeszcze gazetki podziemne, jakieś wydawnictwo podziemne, no bo uważaliśmy, że komuna się nie podda. Teraz się, tak powiem, dostała łupnia, ale za jakiś czas to oni nam tu się zrewanżują, więc ani pobieraczy nie ujawniamy, ani drukarnie likwidujemy, tylko siedzimy w podziemiu i jeszcze tą korobą pobieracza tam kręcimy. I słowo honoru, to scena jak z filmu była. Przychodzi do piwnicy, gdzie ja kręcę pobieracze w brudne od farby drukarskiej, w fartuchu. Przychodzi kolega i przynosi, to Janek Dworak, późniejszy szef Rady Komitetu, czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I przychodzi i mówi: Bronek, Olek Hall, prosi cię o telefon. Ja mówię: no dobrze, masz tutaj telefon. I poda mi na kartce telefon. Ja wyszedłem dosłownie, wytarłem ręce z farby czarnej, brudnej, farby drukarskiej. Zdjąłem fartuch, powiesiłem na gwoździe wbitym w ścianę w piwnicy, pożegnałem się z kolegami, poszedłem szukać telefonu. Jak państwo starsi pewnie wiedzą, że w PRL-u o telefon nie było łatwo, bo ja miałem 2,50 chyba w kieszeni, 53 groszówki, no ale jeden telefon miał rwaną, prawda, słuchawkę, trzeci był w ogóle rozkrzaniony kompletnie, a tam następny w ogóle nie było sygnału. No i w końcu znalazłem taki telefon, który się udało zadzwonić, i dzwonię na numer zapisany i raptem słyszę: tu Urząd Rady Ministrów, tam sekretariat ministra Aleksandra Halla. No mnie zatkało. Ja po prostu myślałem, że to jakaś była schizofreniczna sytuacja. No ja tu z podziemia wyszedłem, a tu dodzwaniam się do Urzędu Rady Ministrów, gdzie minister jest mój przyjaciel z podziemia. No i to był moment, ja musiałem, dostałem propozycję zostania dyrektorem gabinetu ministra Aleksandra Halla, takiego najbliższego człowieka Tadeusza Mazowieckiego, no takiego rzeczywiście załóżnika absolutnego, ale i człowieka niesłychanie szlachetnego. No dostałem propozycję, ale musiałem to z żoną skonsultować, więc, a żona, która była w szpitalu, się urodziło nam najmłodsze dziecko, córka, która ma tyle lat, ile wolna Polska, no więc gdzie tam się do szpitala wtedy dozwonić, proszę państwa, to było niemożliwe. Gdy pamiętam, poszedłem pod ten szpital, gwizdałem, wołałem i w końcu żona tuż po porodzie gdzieś tam wyjrzała i jak pamiętam, krzyczałem do niej: Anka, trzeba iść do pracy tam, do rządu i tak dalej. A myśmy mieli, a to było już piąte dziecko się urodziło, więc był problem prozaiczny, no z czego tą całą czeredę utrzymać. Ja się szykowałem do biznesu. Chciałem iść do biznesu z przyjaciółmi i robić pieniądze, a nie tutaj. No i Anka, jak to Anka, ona jest osobą bardzo taką decydowaną, po prostu no, sposób jednoznaczny powiedziała: idź, takie czasy i tyle. No. No i mogło się skończyć kiepsko, no się skończyło nie najgorzej, piątkośmy odchowali. No i jakaś kariera była. Ale to był ten pierwszy moment, kiedy się poczułem taką gigantyczną zmianę. Jak to? Ja jestem rewolucjonistą i to jeszcze pierwszej godziny, bo ja bardzo wcześnie zacząłem moją działalność i nie wiem, powiedziałem, pierwszy raz
pałą dostałem w 1968 roku milicyjną. Pierwszy raz w areszcie siedziałem w 1971 roku, kiedy jeszcze w ogóle o opozycji prawie nikt nie myślał. No i tak dalej, i tak dalej. No ale, jak już się zdecydowałem, no to trzeba serio traktować pracę w demokratycznym państwie z wszystkimi trudnymi konsekwencjami. No to może Państwu opowiem też anegdotą, się czasami może najlepiej takie rzeczy opowiada. Jeden z pierwszych zadań, które dostałem od ówczesnego szefa Kancelarii Rady Ministrów, Jacka Ambroziaka, to było polecenie, ma Pan, Panie Dyrektorze, ma Pan pojechać i zlikwidować stan okupacji budynków publicznych w Radomiu i w Zakopanem, w Katowicach. No. Okazało się, że moi koledzy z podziemia, z KPN-u, organizują demonstracyjnie okupację domu nauczyciela w Radomiu i budynku kolejowego w Katowicach. W Radomiu miałem pełno znajomych, bo tam jeździłem z pomocą dla robotników od 1976 roku. Znałem tam biskupa i znałem szefa Solidarności, więc nawet nie pojechałem do Radomia, tylko wsiadłem do telefonu i wyzwoniłem. Do jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. No i w każdym razie, że już to skrótem powiedzieć, wyszło na to, że KPN się wyniósł. Opuścił dom nauczyciela i się wynieśli pod presją biskupa, Solidarności i no, wszystkich ówczesnych wtedy ważnych. No i był koniec okupacji, ale w Katowicach nie miałem tylu znajomych, więc musiałem pojechać. Wsiadłem w pociąg, wtedy jeszcze dyrektorzy gabinetu ważnych ministrów jeździli pociągami, proszę Państwa, a nie limuzynami. No i jadę do tych Katowic i miałem jednego znajomego, którym był redaktor Gościa Niedzielnego Andrzej Grajewski. Taka dosyć znana tu na Śląsku postać. I dzwonię do Andrzeja wcześniej, mówię: Andrzej, pomóż. No i w porządku, no słuchaj, ja Ci niewiele mogę pomóc, ale zrobię Ci spotkanie z szefem okręgu numer 5 KPN. No rób, wszystko jedno, z kim, ale rób. No i przyjeżdżam do Katowic, idę, jest spotkanie w redakcji Gościa Niedzielnego i wchodzę, jakby nie było, przedstawiciel państwa, władzy państwowej. Wchodzę, a tam siedzi na krześle, nawet tak trzymając nogę na nodze, nawet nie wstając, no szczeniak kompletny, gówniarz, jeszcze młodszy ode mnie, o wyglądzie lekko chorego owsika. I w ogóle nawet nie wstaje, ma buty z cholewami, bryczesy i zawinięte rękawy od koszuli. No wygląda, skojarzyło mi się absolutnie S-Aman, no kompletnie. Ale znaliśmy się z podziemia, gdzieś tam o sobie słyszeliśmy w każdym razie. Ja mówię, a to nijaki Adam Słonka, szef okręgu numer 5 KPN. A KPN organizował wtedy okupację budynku kolejowego z żądaniem, żeby natychmiast wyszły z Polski wojska sowieckie. No kurczę, o niczym bardziej całe życie nie marzyłem i nigdy bardziej nie walczyłem niż o to, żeby Ruscy z Polski wyszli. No ale jaki sens, żeby robić pod takim hasłem demonstracyjną okupację budynku? Więc ja mówię dla tych grzeczy, słuchaj, no przecież tutaj rząd Mazowieckiego powstał od paru dni, a wy tutaj destabilizujecie sytuację i tak dalej. No więc mamy swoje żądania i tam. No i tak od słowa do słowa zaczęła się rozmowa, która była, za chwilę się zamieniła na dosyć ostrą wymianę zdań. Ja jestem człowiekiem spokojnym, ale jak mnie ktoś obraża, to za jakiś czas też, tak powiem, zaczyna używać języka więziennego, który dobrze poznałem. No więc po jakimś czasie się zaczęło już ostrożnie, zaczął wymyślać tam od czerwonek, od różowych, tego. No więc ja się wkurzyłem i mówię: słuchaj, do 16 macie czas. Jak nie opuścicie budynku, siłą zostaniecie usunięci. A on, kurczę, ku memu zaskoczeniu, śmiech. Zaczyna się śmiać. Co? Mnie straszysz? Ty? Przyjechałeś z Warszawy i mnie straszysz, zaraz trzy kopalnie będą stały. Więc ja, ale słowo się rzekło, koniec, nie ma jak się wycofać. Więc ja sobie wyszedłem do następnego pokoju, dzwonię do komendanta wtedy milicji obywatelskiej jeszcze, bo to był chyba październik 1989 roku, chyba bardzo wcześnie. To był jeszcze generał milicji obywatelskiej w Katowicach, ja już nie pamiętam jego nazwiska, dzwonię
odbiera pan generał i po drugiej stronie słuchawki jest dosłownie galareta, to się słyszy. Facet w panice. Ja mówię, panie generale, tutaj przyjechałem z Urzędu Rady Ministrów, proszę, mam wszystkie pełnomocnictwa, proszę o usunięcie siłą okupujących tam budynek kolejowy. A tam dosłownie rozedrgane powietrze się słyszy. Ja mówię, panie dyrektorze, ale co coś pan mówi? Pan chyba nie wie, co pan mówi. To jest Śląsk, to był wujek. Co my jakby zrobimy, na kilofach nas rozniosą. A więc ja się już w ogóle wtedy zdenerwowałem, ale mówię, panie generale, proszę wybaczyć, ale tu od polityki to ja jestem, a pan od porządku. Mówię, odmawiam wykonania polecenia, chyba że dostanę na piśmie od szefa Urzędu Rady Ministrów. No więc ciach, siano, wtedy jeszcze nie było żadnych faksów, nic nie było, więc były tylko teleksy. Więc no, teleksem do Urzędu Rady Ministrów, dam Bruziaka, wysyłam meldunek i mówię, żądam polecenia na piśmie, potwierdzenia na piśmie, że ja mogę tutaj decydować. No i ku zaskoczeniu wszystkich, 5 minut, wraca z powrotem, pełne pełnomocnictwa, mógłbym w ogóle wojnę wypowiedzieć wtedy, gdybym chciał. No i dostał pan generał, dostał polecenie, już przerażony, nie, no nie ma wyjścia, no, bo albo nie wykona rozkaz, albo nie. A jeszcze przyszło, to było od szefa Urzędu Rady Ministrów i za chwilę było od ministra spraw wewnętrznych, czyli od Kiszczaka wtedy. Jeszcze no nie ma wyjścia, no ten pan generał biedny. No ale ja o godzinie 17 idę sobie tam przed ten budynek koło dworca kolejowego w Katowicach, staję sobie, a tu widzę, zajeżdżają samochody milicji obywatelskiej, czyli wysiadają obywatelscy milicjanci i idą po trzech. Idą pod dowództwem jakiegoś oficera, idą bez broni, bez pałek, bez hełmów, nawet bez pasów. Wchodzą na teren tego budynku, a tam siedzi, gdzie siedziało 7 kolegów z KPN-u, pod sztandarem żądamy opuszczenia wojsk przez Polskę, terytorium Polski przez wojska radzieckie. No bardzo fajnie, tylko i podchodzą do każdego kolegi z KPN-ów, i sadzają, robią takie krzesełko z rąk i sadzają walę, a trzeci idzie z tyłu i trzyma go za głowę, żeby się nie walnął we framugę, bo będzie awantura polityczna. I tak po kolei wynoszą, sadzają do samochodu każdego osobno i suka odjeżdża i ten zmniejsza się po głowie KPN-u na dworcu. A na końcu wyjeżdża Adam Słonka. Siedzi na tym krzesełku, on taki nieduży postury, purpurowy na twarzy, aż mi eksploduje za chwilę. Jedzie tam i w pewnym momencie zobaczył mnie. Aż go tam zrzuciło na tych rękach milicji obywatelskiej i zaczyna wrzeszczeć. I tylko do dzisiaj pamiętam jedno. Takich jak ty będziemy rozstrzeliwać, jak dojdziemy do władzy. No i sobie pomyślałem, to jest przekroczenie Rubikonu. Z roli rewolucjonisty, która dawała swoje satysfakcje, a niosła ryzyka, musiałem przejść do roli urzędnika państwowego, gdzie się wykonuje polecenia nawet wtedy, jeżeli to czasami boli. No ale potem historia dopisała dalszy ciąg tego wydarzenia i potem już powstał AWS. Ja kandydowałem w tych wyborach z ramienia Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. No i wchodzę na pierwsze posiedzenie klubu KPN, które było ogromne, ogromniasty, wielki, tam było nas, nie wiem, prawie 200 chyba, w związku z czym posiedzenia odbywały się na sali plenarnej Sejmu. Wchodzę i na kogo się natykam? Na Adama Słonkę! Oczywiście się natknąłem i to była myśl, się nie, no to już nic z tego nie może być dobrego. Na moje szczęście po tygodniu Adama Słonki nie było w klubie, bo już organizował jakąś inną akcję polityczną, rozbijając AWS i tak dalej. No więc to były takie momenty dojrzewane. Więc wie pan, inne sprawy, powiedziałbym, czy tak było dużo łatwiej dokonywać pewnych korekt. Ja, jeśli pan pytał o sprawy Okrągłego Stołu, Konstytucji, to powiem tak, ja byłem sceptykiem co do Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, ale nikogo nie oskarżałem o zdradę. Także tam przy okrągłym stole siedzieli moi przyjaciele i moi, albo osoby, które były dla mnie ważne, na przykład moi koledzy z obozu internowania. Oni prowadzili, Janek Worek między innymi, najbliższy przyjaciel,
On właśnie też był przy okrągłym stole pracował. Więc myśmy rozmawiali wielokrotnie w czasie obrad okrągłego stołu i nigdy ich nie oskarżałem o zdradę. Natomiast wyrażałem swój sceptycyzm. Mówię, słuchaj, oni nas oszukają. Jak przyjdzie co do czego, to się podzielą odpowiedzialnością za bankructwo gospodarcze, ale po prostu potem przejawią się na naszych plecach i nic z tego nie będzie. No i uważam, że jakąś swoją rację miałem, że poszło inaczej. No poszło dlatego, że 4 czerwca w wyborach wygrała Solidarność w takim stylu, że to było po prostu nokaut polityczny. No. I wygrała, co najciekawsze, wygrała Solidarność w okręgach, w obwodach zamkniętych, czyli tam, gdzie oddawali głosy wojskowi policjanci, ZOMO. Tam też Solidarność wygrała, o tym się dzisiaj nie pamięta. A to miało kapitalne znaczenie, bo władza komunistyczna z jednej strony prowadziła rozmowy przy okrągłym stole, gdzie, jak pan słusznie pamięta, siedzieli bracia Kaczyńscy także. I wtedy było ok, jak oni siedzieli, to był słuszny stół, a jak potem już nie chcieli za to brać odpowiedzialności. No to władza komunistyczna z jednej strony negocjowała przy okrągłym stole, a z drugiej strony w wojsku był przygotowany plan Kraj, pod kryptonimem Kraj. To był plan wprowadzenia ponownego stanu wojennego. I to wiem, bo byłem ministrem obrony narodowej, przeglądałem dokumenty, rozmawiałem z generałami. No to był na wszelki, uważam, ja nie mam do nich o to pretensji. Tylko oni mieli alternatywny pomysł rozwiązania siłowego. Dzisiaj, jak się pyta, to mówią, no tak, no bo nie było wiadomo, co się stanie, słusznie, no jakiś alternatywny pomysł należy zawsze mieć, no ale nie jest prawdą, że strona komunistyczna siadała do okrągłego stołu z zamiarem przekazania władzy i od razu zbudowania demokracji. Siadała, jak potem Lech Wałęsa mówi, siadaliśmy razem, no każdy po jednej stronie tego okrągłego stołu, no i już się zastanawialiśmy tylko, kto kogo oszuka. Myśmy oszukali, wyszło na nasze. No, więc bez też idealizowania okrągłego stołu, ale też bez nadawania mu jakiegoś szatańskiego kształtu i zamysłu. To był pomysł polityczny, który się udał. Ja nie miałem racji, miałem prawo do takich zastrzeżeń. Nikogo nie odsądzałem o czci i wiary, nie oskarżałem o zdradę, ale nie mogę, i dlatego nie mogę zrozumieć, jak ci, którzy sami siedzieli przy okrągłym stole, potem innych, którzy też siedzieli przy okrągłym stole, oskarżali o zdradę narodową, targowice i tak dalej. No i co to już jakiś kompletny kręćka może dostać. No. Kaczyńscy siedzieli przy okrągłym stole, prowadzili negocjacje, Leszek Kaczyński w sprawie chyba prawa pracy, a potem się odcięli od okrągłego stołu po wszystkim. Bo wtedy, jak zaczęli lansować tezę o zdradzieckim charakterze porozumienia elit. No to nie elity zadecydowały, tylko wybory 4 czerwca, gdzie Solidarność wygrała 99% na przykład w Senacie. Jeśli chodzi o konstytucję, czym innym jest dyskusja o konstytucji i zastrzeżenia. Ja miałem zastrzeżenia do niektórych rozwiązań ustrojowych, no i mam. Między innymi na przykład no, faktem jest to, że konstytucja blokuje możliwość wprowadzenia euro w Polsce. Pan próbował to zmienić. No i próbowałem, się nie udało, no ale więc ja miałem swój krytyczny stosunek do konstytucji, ale jak konstytucja jest przyjmowana i to w referendum przez naród, no to co to ma do gadania jakaś indywidualna ocena tych rozwiązań jakichś pojedynczych w konstytucji? Nie ma żadnego znaczenia. To każdy polityk, który uważa, że jest demokratą, no musi się ukorzyć przed wolą i powiedzieć, tak, to jest święta rzecz konstytucja. A nie to, że jak w zależności od tego, czy mi to pasuje, czy nie, to albo chwalę, albo podważam fundament konstytucyjny państwa, ładnie. No więc bez względu na to, jaki miałem stosunek do niektórych rozwiązań zawartych w konstytucji, uważałem jako prezydent, że moim psim obowiązkiem jest stać na straży konstytucyjności rozwiązań w Polsce. I mam nadzieję, że nikt mi nie jest w stanie zarzucić choćby najmniejszego przewinienia w stosunku do konstytucji, bo jeżeli były wątpliwości, to rozstrzygał oczywiście Trybunał Konstytucyjny. Politycy nie muszą mieć, nie dają gwarancji, że mają zawsze rację. Czy prezydenci takiej nie ma monopolu na rację.
ale dlatego potrzebny był Trybunał Konstytucyjny niezależny, że na końcu on mówi, pan prezydent miał rację, albo pan prezydent nie miał racji, podpisując ustawę, albo jej nie podpisując. No więc i tak uważam, że to jest podstawowa rola prezydenta. To jest stać na straży konstytucji, rozwiązań, konstytucyjnych rozwiązań, bo to jest stanie na straży fundamentu, ładu politycznego w kraju, ładu demokratycznego. Tak jak i, a drugą rolą no to jest występowanie w roli strażnika sił zbrojnych, czyli zwierzchnika sił zbrojnych. To są te dwie podstawowe funkcje prezydenta. A weźmie pan udział w referendum konstytucyjnym, który obecny prezydent chciałby przeprowadzić? Nie, nie wezmę udziału i będę namawiał, żeby nie brać udziału w tym referendum. Z tej prostej przyczyny, że panu prezydentowi obecnemu brakuje wiarygodności konstytucyjnej, bo samą konstytucję złamał, w moim przekonaniu, dwukrotnie co najmniej. I taka jest opinia autorytetów prawnych, autorytetów w Polsce i poza Polską. I nie może w moim przekonaniu być wiarygodny, proponować wiarygodną dyskusję o konstytucji ktoś, kto nie wypełnił podstawowej roli strażnika konstytucji. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytanie do naszego gościa? Proszę. Panie prezydencie, klinik przedsiębiorca, to jest Tomecki Guru, członek Rady Izby Przemysłowo Handlowej. Bardzo, bardzo trafnie pan zauważył na samym początku tą taką troszkę dychotomię, że Polacy generalnie bardzo są dumni ze swojego miasta, ze swojej wsi, ze swojej ulicy, idąc dalej ze swojego powiatu i ze swojego regionu i problem zaczyna się, kiedy jest kwestia dumy z Polski, nie chodzi o polską reprezentację czy polskich skoczków, tylko ogólnie o nasz system polityczny. No więc tak naprawdę po tych prawie już 30 latach można chyba wyciągnąć wniosek, że to coś, co się chyba najbardziej udało, to jest właśnie samorządność, która mimo tego, że czasami troszkę kuleje, ale mimo wszystko jest jakimś takim kapitałem bardzo, bardzo pozytywnym. Zresztą tutaj jest pan gościem na spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalne, Stowarzyszenie Powiatowe. I właśnie chciałbym się troszkę dowiedzieć, jaki jest pana, panie prezydencie, pogląd na kwestię właśnie rozwoju tej samorządności i dlaczego nie mogliśmy w sumie wykorzystać tej szansy i pójść troszkę w kierunku może już nie tak skrajnego federalizmu, jak jest w Hiszpanii czy w Niemczech, bo ja wiem, że to jest trudna sytuacja pod względem historycznym i pod względem wytłumaczenia, że tak powiem, wszystkim regionom, że mogą czerpać z tego korzyści. Natomiast nie ukrywam, że chyba straciliśmy jakąś taką szansę, żeby jednak ten kapitał przebić na to, żeby być siłą regionów, siłą właśnie naszej lokalnej społeczności, gdzie nieraz potrafimy się dogadać, nawet jeżeli mamy zupełnie różne poglądy polityczne, ale ten interes nasz lokalny jest najważniejszy. Czemu nie można było to zrobić na przykład w ten sposób, jak jest w Niemczech, że w Senacie czy w Izbie Wyższej częściowo jest reprezentacja regionalna. Jak pan, panie prezydencie, na to obecnie z perspektywy już emeryta politycznego patrzy? Znaczy, absolutnie zgadzam się z panem, że reforma samorządowa, czy reformy samorządowe, bo to było co najmniej dwie transze istotne, one w sposób najgłębszy przeorały polską rzeczywistość i zbudowały największe, najmocniejsze źródła sukcesu, wszelkiego sukcesu polskiego. One stanowiły również nie do zastąpienia jakby szkołę, samorząd stanowił szkołę mechanizmów demokratycznych i kształtowania podstaw obywatelskich po prostu. I mogę państwu powiedzieć, że pamiętam, jak w roku 90 Tadeusz Mazowiecki decydował o pierwszej reformie na poziomie gmin, prawda, czyniąc gminy rzeczywistym jakby no, samorządowym ogniwem. Pamiętam dyskusję niesłychanie żywą, o której już dzisiaj nie chcę wspominać, także w obozie Solidarności, bo to wcale nie było tak, że o samorządności marzyła Solidarność, a bali się jej komuniści. To jest tylko połowa prawdy.
bo i w obozie Solidarności były gigantyczne obawy. Ja pamiętam dyskusję w rządzie, na posiedzeniu klubu, OKAP-u i tak dalej, gdzie padały takie, jak to, jak ludzie mogli rządzić, skutecznie przebudowywać Polskę, jeżeli nie będziemy mogli wpływać na realny wymiar decyzji na poziomie najniższym. No i uparł się wtedy Tadeusz Mazowiecki, który był pod wpływem ogromnym profesora Regulskiego, który był jeszcze ekspertem Solidarności, solidarnościowym, z podziemia także przygotowywał tą reformę, ale to wcale nie było takie proste. I też prosił, żeby sobie nie wyobrażać, że to było tak głęboko akceptowane przez społeczeństwo, bo nie było. Ludzie mają w sobie coś takiego, że boją się odpowiedzialności. Chcą mieć, bardzo często wolą, żeby ktoś był odpowiedzialny, niech ktoś podejmie decyzję, a my go ewentualnie rozliczymy, ale to nie jest, to jest, jest coś takiego jak ucieczka od wolności. No, wybory demokratyczne na poziomie najniższym to wolność na poziomie najniższym, a ludzie, wielu ludzi wolało uciekać od tego. Też może anegdotę Państwu opowiem. Mam takiego przyjaciela, którego mam nadzieję, że dobra zmiana już jeszcze nie dopadła w pełni, który pracował w Lasach Państwowych, tutaj zresztą na Śląsku, w rejonie Beskidzkim. No i on opowiadał mi o początkach samorządu. Jeździli, on właśnie był w tym zespole tam przy organizowanych takich zespołach przez Regulskiego gdzieś tam, żeby przekonywać ludzi. No i w ramach tych różnych takich zachęt wysyłano tych kandydatów na samorządowców z ramienia OKAP-u, wysyłano za granicę na takie krótkotrwałe kursy zapoznawcze. No i jego wysłano do Francji. No i oni mówili, a ja kurczę, w ogóle nie wiedziałem, czym się to je. No i zrobiliśmy spotkanie, no i pytam ludzi, czy mam jechać, czy nie. Czy chcemy tego samorządu, czy nie. No i wstaje jakiś góra, ale mówi, no niech jedzie Marian, mówi, to tylko jak wróci, to sobie jeszcze raz. I on powie, jak to tam wygląda naprawdę, gdzie jest lepiej. No i mówi, no więc, a jak gdzie ja tam, do Francji, nie, w ogóle. Żona trochę po niemiecku jeszcze mówiła, bo była nauczycielką, ale po francusku nic. Zebraliśmy pieniądze i mamy jechać, ale poszukaliśmy kogoś, kto znał realia francuskie. I okazało się, że ich tam gdzieś sąsiedniej wsi, facet, którego w czasie wojny wywieźli Niemcy na roboty i trafił do Francji na roboty. Więc on był najmądrzejszy z całej gminy na temat Francji. No i wygłosił taką tezę. Marian, niech jedzie, ale pamiętajcie, jak ma wrócić, to musi ze sobą zabrać dwa kanistry benzyny, żeby było za co, jak wrócić, jakby co. A Marian, a najważniejsze, żebyście nie głodowali, to dwa worki kartofli. I ja mówię, Marian mówi, słuchaj, słowo honoru. Myśmy nie wiedzieli, co to wszystko razem, jak ten świat wygląda, więc do malucha napchaliśmy żarcia, ile się da, z Danuśką. Wsadziliśmy na dach dwa kanistry benzyny i dwa worki kartofli. I tak pojechałem do Francji. Badać samorząd europejski. I co? No słuchaj, no okazało się, wszystko jest inaczej funkcjonuje, iśmy wrócili do Polski. No i znowu zwołuję to spotkanie górali. No i górale mnie pytają, jak tam było? A jak tam to jest? A mają mi, no tam jest lepiej, ludzie, no tam na zachodzie lepiej. Wszystko jest i ten samorząd dobrze działa, opowiadam, ale widzę, górali nie przekonuje. W końcu jeden góral pyta, no jak z tą benzyną? No i benzyny wszędzie pełno, mówi, nie ma problemu. A kartofle? Kartofle w ogóle tam nikt nie je. No i słuchajcie, to co ich przekonało, to, że argument był taki. Tam chyba rzeczywiście jest lepiej u nich z tym samorządem. Bo patrzcie, Marian przywiózł z powrotem obydwa karnistry benzyny i obydwa worki kartofli. I to takie były sytuacje. A teraz tak, oczywiście ma pan rację, że powinno się iść dalej. Dlaczego w Polsce regionalizacja idzie wolno,
I z tej prostej przyczyny, że w momencie wprowadzenia drugiej transzy reformy samorządowej no toczyła się wielka dyskusja z udziałem wszystkich parlamentarzystów i wszystkich ludzi w Polsce praktycznie, kto na reformie skorzysta, a kto na nie straci. No pamiętacie Państwo, jaki był bunt w zasadzie miast i dawnych województw tych gierkowskich, no które traciły. No i jak łatwo było zagospodarować lęki ludzkie przez posłów, którzy schlebiali. To województwo musi przetrwać. Województwo pilskie absolutnie, znakomicie się sprawdziło. I za każdym był jakiś argument. No i oczywiście, z czym się to skończyło? Że w Polsce z planowanych początkowo 12 województw jest 16. A i dzisiaj jeszcze, co niektórzy idioci polityczni próbują ludzi namawiać na to, żeby jeszcze zrobić większą ilość województw, podzielić te, które są i tak za słabe, podzielić po to, żeby było jeszcze więcej, jeszcze słabsze. Tak samo jest z powiatami. Powiatu miało być 200 kilkadziesiąt chyba początkowo, a potem się rozdało, bo każdy poseł zabiegał, a każdy mówi, jak u mnie nie będzie powiatu, to ludzie nie zaakceptują. No i efekt jest taki, że jest około 400. Nie, gmin jest chyba teraz, nie pamiętam. 360. No to się zwiększyło prawie dwukrotnie. No jak jest dwukrotnie więcej, to są dwukrotnie słabsze. No. Prosta sprawa. I dzisiaj z tego będzie się bardzo trudno jakoś wykałapućkać. Oczywiście powinno się iść dalej, według mnie głównie w kierunku uobywatelnienia wymiaru samorządowego. To znaczy zwiększenia roli czynnika obywatelskiego, wyborców, ale przez dopuszczenie ich do różnych decyzji. To było nawet, budziło wątpliwości. Pamiętam parę lat temu, jak jeździłem po Polsce i namawiałem, żeby zapisać w ustawie budżet partycypacyjny, no który dzisiaj jest oczywistością chyba wszędzie. Już chyba nikogo w ogóle, ale samorządowcy to prawie, że żyły sobie chcieli podcinać. Jak to? To co? Będą ludzie decydowali, jak na co pieniądze wydawać? No tego jesteśmy my, radni. No dzisiaj już pewnie nikt tak nie myśli. Wszystko musi po trochu dojrzewać. I według mnie dojrzewa sytuacja do tego, że będzie pójdzie w kierunku zwiększonego udziału obywateli w bezpośrednim zarządzaniu gminą czy miastem. No musi minąć niestety jeszcze coś, jakaś moda, którą tworzy obecny obóz rządzący na centralizację. Prawda? Bo jest teraz dobrze zbudowane takie przekonanie, że w sumie no to może reforma samorządowa w porządku generalnie, ale najlepiej, żeby zwiększyć uprawnienia jeszcze władzy centralnej. I to jest niebezpieczna tendencja, bo to jest oczywiście wbrew logice dotychczasowych przemian i wbrew logice samej idei samorządności. No więc musimy pokonać tą tendencję i według mnie wtedy prawidłowy będzie, może być jakaś korekta planu kiedyś na przyszłość ilości powiatów. Z województwami będzie trudno, nie wiem, na Śląsku łatwo mi to powiedzieć, ale proszę Państwa, dla istnienia województwa kieleckiego nie znaleziono żadnych szczególnych powodów ekonomicznych ani społecznych. Z całą sympatią dla różnych aspiracji, także odrębnej kultury, no Śląsko-Polski też powiedziałbym, czy to był najsensowniejszy pomysł na zbudowanie odrębnego województwa. Nie. Wydaje mi się, jestem, staram się być konsekwentny zwolennikiem mocnych regionów, bo wtedy można o wiele lepiej rozwiązywać poważne problemy. Kolejne pytanie. Panie prezydencie, kolejne pytanie na samorząd. Mianowicie, jak pan ocenia ostatnie zmiany, które zostały wprowadzone w ordynacji wyborczej samorządowej, dotyczące m.in. likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych. Nawet mówiono o tym, że aktualna ekipa rządząca wprowadzi wymóg, aby do samorządu lokalnego mogły startować tylko partie polityczne. Czy to jest dobry kierunek? Czy samorząd powinien być bardziej upartyjniony, czy wręcz odwrotnie? No to jest powiedziałbym więcej niż skandal, bo to jest głupota. Ja muszę powiedzieć, po takim numerze ze strony środowiska PiS-u
jak zlikwidowanie czy okręgów jednomandatowych na niektórych poziomach wyborów samorządowych, no na miejscu Kukiza to bym albo wypowiedział świętą wojnę, albo bym, a nie siedział cicho, no bo to jest kompletnie cofnięcie w stosunku do tego, co wydawało się to środowisko, które chyba bezkrytycznie popierało rząd pisowski, no wcześniej deklarowało w kampanii wyborczej. No ja jestem akurat głębokim zwolennikiem wyborów w okręgach jednomandatowych, na pewno radnych, a nad rozciągnięcie tego częściowo, tak jak jest w Niemczech, na częściowe wybory parlamentarne, czyli na częściowo na Sejm. Wybory jednomandatowe w okręgach wyborczych były odpowiedzią na wcześniej istniejące zjawiska, które były prowadziły do różnych patologii. Jednak przerost znaczenia listy partyjnej był faktem. No. Był faktem. Wybierano bardzo wielu ludzi, którzy niewiele mieli do zaoferowania wyborcom, poza tym, że byli związani z jakimś środowiskiem, z jakimś sztandarem politycznym. Czy to dzisiaj wycofanie się z okręgów jednomandatowych przyniesie od razu katastrofę w postaci wybierania złych ludzi? Nie sądzę. To nie będzie od razu. Bo to będzie tak się rozkładało w czasie, z wyborów na wyborów. Znowu będzie tendencja, no to wystawimy jednego dobrego, a za nim schowamy czterech lewusów, prawda? Albo jeden tam będzie te, a byle byli nasi, prawda? I więc to jest przymuszenie do głosowania na listę tylko i wyłącznie na listę, według mnie będzie ponownie prowadziło do osłabienia, tak powiem, związków radnych z wyborcami, do osłabienia ich jakości. Nie od razu, to będzie rozłożone w czasie. I to ja nie rozumiem, po co, bo to doraźna korzyść polityczna dla PiS-u nie jest aż tak tutaj ewidentna. Oni to zrobili chyba, nie wiem, trochę tak jak z reformą szkolnictwa, po to, żeby pokazać, postawić na swoje. Bo tutaj jakiejś głębszej logiki nie ma. Uważam to za szkodliwy krok. Akurat w przeciwną stronę, niż to jest potrzebne. Ja mam takie pytanie, które podoba Marysie, panie. To, co na początku pan mówił o wyrywaniu fali hejtu, mowie nienawiści, przy wybranych wyborach przez pana prezydenta. Czy były panu postawione zarzuty za obraz, sztuce, czy jakieś tam porcelana, czy jakiś magnetofon, to co było podczas wyborów, że przepraszam, że pan to przywłaszczył, to jakieś takie inne argumenty, które też były niekorzystne, postawione przez pana w świetle pana uczciwości. Czy to było, miał pan jakieś zarzuty związane z tym? Nie, absolutnie nie. Żadnej sprawy w tej sprawie nie ma, bo sprawy nie ma. Bo jeśli pan pozwoli, sprawy nie ma, ale jest smród. Ale druga sprawa, oczywiście zamysłem ówczesnych moich przeciwników było oplucie mnie. Druga sprawa, do jednego pytania, czy pan postawił komuś zarzuty temu, co opluwał, czyli to była pani premier, czy pan... Za opluwanie. Ale to były konkretne oszczerstwa, prawda? Na tym, nie, właśnie bardzo niekonkretne. Jak to wyglądało na przykład w ten sposób? Występował pan Macierewicz i mówi się, że czy istnieją podejrzenia, że pan prezydent przywłaszczył sobie obrazy. Mówi się, że sobie przywłaszczył. To się mówi. Za to żaden sąd nikogo nie skaże. Ale to jest skuteczna metoda oprócia, opruskwienia, podstawienia pod właśnie jakimiś fałszywymi zarzutami, bo ludzie mają to do siebie, że upraszczają. Słyszę, że mówi się, a myśli, no nie, to znaczy, że ukradł. Te słynne obrazy, jak się nazywała ta, już nie pamiętam, słynna Gęsiarka. No proszę Państwa, byłem na 1000 sposobów, ale inteligentnie, przy użyciu prawnika, tak żeby nie mógł postawić zarzutu przed sądem, byłem stawiany pod fałszywym świetle, prawda? A potem okazało się, że obraz został znaleziony, był ukradziony, był przez kelnera. Kelner został skazany. Ja patrzę na, jest konferencja prasowa, występuje pan Magierowski, rzecznik pana prezydenta, pod obrazem Gęsiarka i mówi, odzyskaliśmy obraz Gęsiarka, ale nie przepraszam mnie za to, że zbudowano
pomówienia albo podejrzenia, że to ja ukradłem. Skazano pana kelnera, który za Iwaniu był po prostu obraz gdzieś tam przynosząc kawę. Obraz kompletnie bez wartości żadnej. Ale to jest ten przykład właśnie opływania i no niszczenia przy użyciu takich trików propagandowych. No. Panie prezydencie, Jan Józef Wybrowski, ja miałem wrażenie, że pierwsze pytanie, które postawił pytający, dotyczyło również spraw związanych, nazwijmy to, z autonomią. Ja jestem Ślązakiem, ale i Polakiem. Są wśród nas Ślązacy Niemcy, Ślązacy Czesi, Ślązacy Ślązacy. Panie prezydencie, dlaczego jest taki opór, a może lęk przed dyskusją na temat na przykład autonomii dla Śląska, taki załóżmy, jaka była między innymi w II Rzeczypospolitej. Czy to jest lęk, czy to jest obawa, ale przed czym? A jeżeli pan zna historię, to pan powinien wiedzieć w wymiarze politycznym, przeciwko komu była wymierzona autonomia Śląska przed wojną. No przeciwko komu? Nie, pytanie jest. Przeciwko komu? Przeciwko Niemcom. A dzisiaj miał być przeciwko komu? Nie przeciwko. No. Powołał się pan na przykład autonomii w okresie międzywojennym, więc ja to kontynuuję. Autonomia Śląska po I wojnie światowej była pomysłem na odizolowanie Śląska od wpływów niemieckich. Dzisiaj jest otwarte pytanie, a komu to miałoby służyć? I po co to jest? W sytuacji, kiedy według mnie po to robiliśmy reformę samorządową, aby sprawy takie jak problem mniejszości narodowych, sprawy ich kultury, oświaty i tak rozwiązywać na poziomie samorządowym. Dać możliwość także samorządom, aby ludzie szukali także swoich praw, swoich szans dodatkowych, ważnych dla mniejszości narodowej właśnie poprzez aktywność w samorządzie. No więc jeżeli jest samorząd, to po co autonomia? Albo. Więc ja, dlatego ja jestem absolutnie przeciwnikiem tworzenia sztuczny sposób jakiegoś, tak powiem, protezy takiej autonomicznej, bo według mnie wszystkie doświadczenia z autonomiami, tam gdzie istnieją ukształtowane narody odrębne, historycznej natury, narody, prawda, a nie grupy czy etniczne, czy grupy regionalne, no się na ogół źle się kończą. No, ostatnio mieliśmy doświadczenie z Hiszpanią, prawda? Po co tak powiem prowokować tego rodzaju sytuacje? Dawać trzeba wspierać rozwój kultury regionalnej, także właśnie śląskości, na poziomie poprzez mechanizm samorządowy. I to jest prawidłowe miejsce. Autonomia wywołuje emocje, jest kolejne pytanie. A żeby było jasne, ja nie jestem, uważam, że nieuzasadniona była obrażanie Ślązaków zwolenników autonomii przez Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał to ukrytą opcją niemiecką. Uważam, że to było nie fair, niepotrzebne. Myślę, że o wiele lepiej od niego znam złożone losy śląskie i myślę, że mi też łatwiej jest przenieść na różne obolałości śląskie, ale i na nadzieje śląskie, doświadczenia mojej rodziny, która też żyła w państwie litewskim, jako mniejszość polska. Ja to rozumiem i ja jestem cały za gwarantowaniem swobody rozwoju kultury regionalnej, mniejszości narodowych i tak dalej, tylko w sposób racjonalny, który nie niszczy, nie tworzy zagrożenia na przyszłość. To po pierwsze. A na końcu powiem państwu tak, że myślę, że o tych losach śląskich trzeba tutaj parę słów powiedzieć. Ja trochę gdzieś kiedyś tam powiedziałem o tym, że dla mnie było moim marzeniem, trochę prezydenckim marzeniem także, o tym, żeby niektóre cechy Śląska i Ślązaków starać się upowszechnić. Innymi słowy, żeby nie tyle polaryzować Śląsk, czyli odwrotnie, żebyś uślązaczyć Polskę pewnymi cechami. No, bo jednak Ślązacy mają to właśnie mocne przywiązanie do swojej odrębności takiej, do specyfiki swojej. Mają przywiązanie do tego wymiaru regionalnego kultury. Mają tą wpojoną przekonanie, że rodzina jest jednak tym nośnikiem
także wszystkich wartości na poziomie regionalnym, lokalnym i tak dalej. Mają coś, co pewnie być może jest jakimś echem życia przez wiele, wiele pokoleń w państwie niemieckim, no jednak większe poszanowanie dla pracy i dla prawa. I mówiąc wprost, jak gdzieś ktoś mnie pytał, a czy nie trzeba pilnować, żeby Ślązacy przypadkiem nie chcieli tam, właśnie nie trzeba tego Śląska polonizować, ja mówię, nie, odwrotnie. To należy Polskę trochę upodobnić do Śląska. I tak jestem o tym głęboko przekonany. Jeszcze o tych losach śląskich. Wie pan, tu pan pytał o te zawiezione nadzieje na popis. To ja mogę państwu powiedzieć, kiedy ja doszedłem do wniosku, że z PiS-em nigdy. Bo doszedłem. Ja ich znałem, ja tam miałem większość przyjaciół, bo to z podziemia już się znali. Z Leszkiem Kaczyńskim była bardzo bliska znajomość. Z Jarkiem luźniejsza, bo on nie był w podziemiu aktywny. Ale mogę państwu powiedzieć, kiedy u mnie jakby tak mentalnie w głowie zapadła decyzja, że nie, z tym środowiskiem nigdy. To był moment, kiedy oskarżono Tuska w wyborach prezydenckich, oskarżono o dziadka z Wehrmachtu. Ja to odebrałem jako agresję na coś, co leży u fundamentów mojej głębokiej wiary w Polskę. I mojego głębokiego przekonania, że Polska jest wielka i wspaniała właśnie poprzez bogactwo różnych trudnych doświadczeń i poprzez zdolność do szanowania niejednej wersji, tak powiem, patriotyzmu polskiego. Odebrałem to jako tego dziadka z Wehrmachtu, jako lekceważenie dla losów ogromnej części Polaków z Wielkopolski, a z Pomorza, także dla losów Śląska. Ja pochodzę z rodziny, która, powiedziałbym, gdzie się polskość kultywowało i praktykowało co pokolenie, płacąc za to krwią albo więzieniem. Takiego, powiedziałbym, trochę z rodziny takiego, państwo ma książkę, państwo mogą przeczytać, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, no to tam wychodzi każdy z każdej strony. Mogę powiedzieć, takiego wzorcowego patriotyzmu, romantycznego patriotyzmu polskiego, ukształtowanego przez tradycję walki, a właśnie służenia ojczyźnie jednej, dobijanie się wolności narodowej, państwowej i tak dalej. Ale proszę państwa, to nigdy w moim przypadku nie oznaczało tego, że nie rozumiem, jak to było strasznie trudne i skomplikowane i różnorodne drogi. Ja chciałbym, żeby wszyscy Polskę kochali i jej służyli, żeby ona była, ale chcę, żeby była dobrą ojczyzną, a nie macochą. Żeby ludzi akceptowała pomimo, a może właśnie ze względu na różnice historyczne, a różnice kultury, a religii, a różnych doświadczeń. I ten dziadek z Wehrmachtu, dla mnie to był sygnał ostrzegawczy, nie. To są bandyci. To są ci, którzy chcą zabić moje marzenie o Polsce. Otwartej na różne doświadczenia, szanujące to, że różne, nie każdy miał możliwość doświadczenia takiego samego losu. Dlatego zresztą ta książka nosi tytuł taki o polskim losie. Bo on jest bardzo skomplikowany, bardzo zróżnicowany. Tu zresztą na Górnym Śląsku dziadek z Wehrmachtu na nikim nie zrobił wrażenia, bośmy mieli wszyscy dziadków w Wehrmachcie, nawet po dwóch. I warto, ale warto, proszę państwa, pamiętać o tym, że i bracia Kaczyńscy, którzy wtedy szczuli właśnie, tak powiem, na tego, który miał dziadka z Wehrmachtu, no i sami mieli dziadka w Warmicarskim. Więc ja na wszelki wypadek, jakby doszło do dyskusji, to ja od razu powiedziałem, proszę państwa, że nie było żadnej wątpliwości. Moi dziadkowie, jeden służył w armii rosyjskiej, drugi w niemieckiej, polskiej, prawda, w czasie I wojny światowej, a prawdziwie tam ktoś był w armii takiej, siakiej, owakiej, no, takie są polskie losy, no, cholery, no. Więc brak, to co oni zrobili, to według mnie to był początek nieszczęścia, bo to właśnie było takie ustawienie na ostrzu noża, nieprawdziwego ostrza, na ostrzu nieprawdziwym, krzywdzącym. Ogromna większość ludzi, to był też przejaw pychy, bo oni myśleli, że sami, no my jesteśmy właśnie poza podejrzeniami,
prawda, etnicznie, kulturowa, tego. No jak poszperaliśmy tam, gdzie nie gdzie, to się okazało, wyszło, że jeden ktoś tam z rodziny był w prokuraturze rosyjskiej w czasie przed pierwszą wojną światową i tak dalej, wojskowej prokuraturze na dodatek. Więc tyle, że nikt tego nie używa, takich argumentów, bo to są wredne metody, Mogę Państwu, bo to chyba kończymy komentarz, tak, czy nie? Jak Pan planuje? Żeby nie przedłużać. Nie, może rozmawiać. To jeszcze Państwu opowiem anegdotę, która o historii, która łączy mnie z tak powiem, z rodziną Kaczyńską. Rodzinie, bo nie może ktoś z Państwa zauważył, że moja pasja już pisała o mojej ciotce, która uratowała ojca Kaczyńskiego. Ciotka właśnie typowy przykład, tak powiem, mojej rodziny, powstaniec warszawski, sanitariuszka z batalionu Baszta, ciocia Hela jeszcze żyje, ona też jakby współkształtowała moje poglądy, moje jakieś te. No w każdym razie zawsze ciotkę pytałem, ciociu, no jak to było z tym uratowaniem Kaczyńskiego, bo ja z Leszkiem tam w podziemiu razem ciociu pracuję. A ciotka tak zawsze omijała temat i mówiła, wiesz, to tak i prawda, i nieprawda. No i w końcu nie wytrzymałem ciocia, no i ci opowieść, sprawa zrobiła już głośna. Mówi, wiesz, no dwa razy w zasadzie uratowałam życie Kaczyńskiego, bo wiesz, pierwszy raz to było 1 sierpnia 1944 roku. Szliśmy do ataku na trybuny wyścigów konnych na Służewcu. Rajmund był, biegł obok mnie z PM-em w ręku, bo był dowódcą drużyny, a ja sanitariuszka z torbą i tak dalej, biegniemy. No i Niemiec go postrzelił. Odstrzelił mu kciuk. No, żołnierz bez kciuka, już nic nie tak, do niczego. Nie ma, więc podbiegłem do niego, był mój pierwszy ran. Wyjąłem nożyczki, ciach! Odcięłam kciuk, wyrzuciłam w trawę, zabandażowałam, no już Rajmund nigdy już nie brał udziału w walkach, no ale uratowałam mu w jakiejś mierze życie, no bo się nie wykrwawia i tak dalej. No mówię, ciocia, jak drugi raz, a wiesz, drugi raz to, no to bardziej skomplikowane. No i wiesz, on się ciągle do mnie dobiera. Ja mówię, co? No tam, no ciągle się dobierał, słuchaj, no co tego? Był no niemożliwy, po prostu niemożliwy. On się nudził, bo był w szpitalu przez całe powstanie, nie brał udziału już po tym walkę, przychodził do nas na kwaterę i ciągle mnie na te materace i ciągle. No, a ja mówię, a Rajmund, nic z tego, nie ma mowy. W ogóle nie wyobrażam sobie takich rzeczy. No a on niemożliwy, po prostu tak był namalny. No i pewnego razu właśnie płaska 116 na kwaterze. Tak, i to namawiam, i tak, ja mówię, Rajmund, rób co chcesz, ja mam tego dosyć, idę na spacer, możesz mi towarzyszyć, albo sobie tu zostań na kwaterze. I wyszedł. Idę do parku Dreschera na spacer i słyszę po paru minutach ciężki buciory biegnie, wściekły, zły, czerwony na twarzy. Tak, dobiegł do mnie i myślę, no będzie awantura. I słuchaj, w tym momencie, jak nie walnie szafa, właśnie w budynek Płaska 116. Zawalił cały budynek. 14 naszych zginęło, a myśmy się uratowali. Uratowała mu życie, a sobie cnotę. Proszę Państwa, tych anegdot... Jeszcze powiem, od czasu do czasu ciocia i dała mi nieszczęście, bo mój wyraz to w jakiejś prasie. Czasami pytam, kurczę, no i po co ja go uratowałam? No po co uratowałam? Tak by ich nie było przynajmniej. Proszę Państwa, tych anegdot jest więcej w książce Zwykły polski los, którą można nabyć i później uzyskać autograf pana prezydenta. Między innymi można się dowiedzieć z tej książki, w jaki sposób 7 osób, w tym 4 dorosłych, 3 dzieci, 2 łóżeczka i bagaże wrócić maluchem w parę lat z wakacji. Także ma też, myślę, taki wymiar bardzo praktyczny. Zachęcam do lektury. Panu prezydentowi bardzo dziękuję za spotkanie, za to, że pan... Ja jeszcze chcę pytać, ja myślałem, że już 9, to jest dopiero 8. Nie, jest pół do 8. Czy... Jak ktoś ma ochotę, proszę. Czy... Ja, panie prezydencie, z samorządu powiatowego Adam Kmiel, ale chciałem o politykę zapytać, a konkretnie o Antoniego. Tutaj w Tarnowskich Górach mieszka człowiek, który twierdzi, że tam z nim był internowany i
i on już wtedy, jak był internowany, to był tak najdelikatniej mówiąc niestabilny emocjonalnie. Natomiast moje pytanie jest takie, no został tym ministrem i rozmontował tą armię od środka. Mam akurat kolegę, który no, jest generałem, no i spotkałem się niedawno z nim i troszeczkę mi tam poopowiadał, jak od środka tam w tym MON-ie wyglądało te rządzenie Antoniego. No i chciałbym, żeby pan tutaj ocenił, bo no, trochę ostatnio czytam książki historyczne i widzę, że no, pan Antoni nam armię rozmontowuje od środka, no tych tam sprzętów, różnych przetargów nie ma, natomiast tych generałów, którzy tak byli za tą Polską, no to oni już wszyscy są na emeryturach. No i pan był ministrem, jak pan tą sytuację ocenia? Dziękuję. Znaczy, żeby było jasne, mówiąc o utraconych przyjaźniach, miałem na myśli także Janka Macierewicza, który był dla mnie osobą ważną. Jeszcze przed powstaniem opozycji takiej jawnej, bo ja taką grupę konspiracyjną prowadziłem od końca lat 60. w szkołach warszawskiej Woli, a Antek Macierewicz był takim, powiedział, naszym guru. Nas trochę tam instruował, trochę nas tam zachęcał. Nie był specjalnie chyba odpowiedzialny w tym, bo na przykład no, pompował nas, jak to już sami mówili, na pomysły Tupamaros, czyli partyzantki miejskiej z Urugwaju, która strzelała, mordowała, porywała i była taką typowo terrorystyczną organizacją, na dodatek jeszcze lewacką. Więc trochę na Antoniego zawsze patrzyłem jak na człowieka niezrównoważonego. I muszę powiedzieć, nie rozumiem nie tyle Macierewicza, ale nie rozumiem Kaczyńskiego, że znając Macierewicza, sądzę nie mniej ode mnie, zrobił człowieka o niezrównoważonej psychice, zrobił ministrem obrony narodowej. Według mnie zrobił go dlatego, bo właśnie wiedział, że Macierewicz nie będzie miał żadnych zahamowań. Bo Kaczyński naprawdę wierzy w to, że prawie 30 lat po likwidacji ustroju komunistycznego jeszcze należy robić rewolucję i dekomunizację. Oczywiście, że robi ją wybiórczo, no bo jak ktoś jest po jego stronie, to nawet może być najbardziej z czerwonym podniebieniem komunista, ale już jest swój. No taki przykładem jest pan Piotrowicz, Jasiński, prawda, minister były. Takim dla mnie symboliczną postacią jest pan Andrzej Kryże. Był wiceminister sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego za pierwszego PiS-u, który mnie osobiście wsadzał do więzienia, Andrzeja Czumę, Wojtka Ziemnickiego i innych działaczy za m.in. zorganizowanie demonstracji w dniu 11 listopada 1979 roku pod grobem nieznanego żołnierza Warszawy. Pan Andrzej Kryże, który był powszechnie znany jako sędzia dyspozycyjny, no dla Jarosława Kaczyńskiego po prostu był użyteczny. Był praktycznie użyteczny. I tak samo i Antoni Macierewicz. Oni wszyscy wiedzą, że jest tak powiem, niezupełnie wszystko w porządku tam u niego w psychice, ale właśnie jako taki będzie słabszy, wykona wszystko i dlatego go według mnie Kaczyński zrobił ministrem obrony narodowej, gdzie jako żywo. No różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale siłami zbrojnymi muszą dowodzić w wymiarze politycznym ludzie nie tylko o sprawdzonych postawach takich, prawda, wobec państwa i narodu, ale także ludzie o jakichś szczególnych predyspozycjach i szczególnych, powiedziałbym, no muszą być mieć jakiś wewnętrzny ład, żeby nie ulec pokusom, żeby nie ulec przeciążeniom różnym i tak dalej. No, nie można robić pół wariata ministrem obrony narodowej. No nie można, po prostu nie można, za to po prostu ojczyzna powinna odpłacić Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja nie chcę rozwijać tego wątku, powiem tylko tyle, że Antoni Macierewicz nakrzywdził nieprawdopodobną ilość osób w wojsku i wokół wojska. No to wyrzucenie czy wyciśnięcie z wojska sporej grupy najlepszych dowódców wojskowych jest czymś z pogranicy szaleństwa i sabotażu politycznego. Generała, proszę Państwa, hoduje się, bo się hoduje przez wiele, wiele lat. Selekcjonuje się, no wybiera się. No to
tu była potrzebna praca gwarantująca na przykład spokój i bezpieczeństwo w armii przez wiele lat. Demokracja może stwarzać ryzyka kadrowe na przykład, różne takie. Więc gdzieś dlatego muszą być odpowiedzialni ludzie, szefami armii, żeby w armii mogli spokojnie dojrzewać ludzie i być oceniani wedle kryteriów obiektywnych, a nie politycznych. I otóż Macierewicz pozbył się z armii grupy generałów, którzy byli z wielkim trudem hodowani i przygotowywani przez wiele lat w Wojsku Polskim, także poprzez, nie tylko przez służbę, że był kapitanem, a potem był, nie, że nawet dowodził tam kompanią, a potem batalionem i tak dalej, tylko na przykład, żeby trafił w strukturach dowódczych. Przeszedł skomplikowaną drogę, która dawała mu takie doświadczenie, że mógł sprawować w sposób odpowiedzialny dowództwo także na polu walki. Oni przeszli przez doświadczenie wojen w Afganistanie, a w Iraku. Doświadczenie wojenne. Proszę Państwa, to można by wyceniać w złocie. To brzmi okropnie, cynicznie, cepły, ale tak jest. No, każde państwo, jeśli chce mieć sprawdzonych dowódców, wykorzystuje każdą okazję, że jeżeli jest gdzieś okazja na taką małą wojnę, ale nie do końca zobowiązującą, to się wysyła tam żołnierzy po to, żeby przywieźli doświadczenie, umiejętności oraz sami siebie zweryfikowali. To nie jest tak, że wszyscy dowódcy, którzy jeździli do Afganistanu i dowodzili kontyngentem polskim albo liczącą się jego częścią, wszyscy się pozytywnie sprawdzili. Nie. Negatywna selekcja, że słabeuszom dziękujemy, ma też ogromne znaczenie. Otóż ci wszyscy generałowie to był dorobek wolnej Polski, Polski członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przeszli przez systemy szkolenia, przeszli przez niebagatelne doświadczenia dowódcze na polu walki. Pozbyć się takich ludzi, proszę Państwa, no to jest w imię jakichś swoich szalonych pomysłów politycznych i swoich idei politycznych, no to proszę Państwa, to powinien, on naprawdę zasłużył na piekło. Powinien go naród wysłać do piekła i nigdy go stamtąd nie wypuścić. Smażyć się powinien do końca świata. Bo niechby wybuchła wojna w tej chwili. To nie chcę tu siać defetyzmów, proszę Państwa, z tymi wszystkimi awansowanymi gwałtownie. Z majora na generała w trzech rzutach. Proszę Państwa, naprawdę byśmy byli o połowę mniej bardziej niż możemy być przy doświadczonych dowódcach. To jest pierwsze, najpoważniejsze oskarżenie. Zmarnowanie dorobku ludzkiego, które każda armia to się szykuje przez wiele, wiele lat. Armii w ogóle się szykuje, szkoli się przez wiele armii, kształtuje przez wiele lat. Nikt z roku na rok niczego nie zrobi. Partyzantkę można zbudować. I też często lepiej przez parę lat to przygotowywać. Druga rzecz. Opóźnił, zmarnował ogromny wysiłek na rzecz modernizacji technicznej. Są odsunięte najważniejsze, dwa programy najważniejsze są odsunięte w czasie, a jeden jest w ogóle skasowany. Jakie to programy i dlaczego są ważne? Program wyposażenia Armii Polskiej w tarczę antyrakietową, to moja ustawa i pewnie dlatego Macierewicz na nieszczęsny, dlatego ją skasował, bo to jest moje, mój dorobek. No tylko problem, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało współczesne pole walki. Gdyby Polska została zaatakowana, to co najpierw? Na co będą leciały rakiety przeciwnika? Co będą bombardowały samoloty przeciwnika? No najpierw bombarduje się ośrodki dowodzenia, centra dowodzenia, niszczy się, obezwładnia zdolność obronną wojskową i centra kierowania państwem także. No czyli cały wysiłek modernizacji Armii Polskiej, który rozpocząłem w roku 2001 jako minister, doprowadzając do przeznaczenia 2% produktu krajowego brutto na obronność, poszedłby w diabły w ciągu 15 godzin. Jeśli Polska nie będzie miała osłony strony powietrznej. W ciągu naprawdę 15 godzin nie będzie potencjału obronnego polskiego. Jeżeli nie zdołamy się obronić przed rakietami rosyjskimi, samolotami rosyjskimi, bombowcami. I Macierewicz o tym wiedział, ale opóźnił o parę lat i zakwestionował w ogóle wyposażenie Armii Polskiej, na początku kwestionował, w system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Armia, która nie ma własnego systemu obrony przed uderzeniem z powietrza, na współczesnym polu walki jest skazana na
klęskę w ciągu kilkunastu godzin. To druga rzecz. Opóźnił i zlikwidował de facto w tej chwili, bo tarcza antyrakietowa będzie kupowana amerykańska, zaś jest jakieś nieprawdopodobne pieniądze, ale to jest inna kwestia. To jest program aeromobilności polskich sił zbrojnych, szczególnie brygad takich powietrzno-desantowych, desantowo-szturmowych. Są dwie takie brygady w Wojsku Polskim, to jest 6. Brygada Powietrzno-Desantowa w Krakowie i druga to jest 25. Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. To są dwie arcyważne brygady, które, dlaczego są takie ważne? Bo na wypadek, mówię tak już bez żadnych kamuflaży, na wypadek przerwania frontu polskiego przez oddziały pancerne rosyjskie, no to liczy się każda godzina. Nie ma czasu podejścia, nie będzie na czas, bo trudno będzie podejść dywizją pancerną, zmechanizowaną, to będzie musiało iść przez wiele godzin, albo nawet i dni przesuwać się, bombardowane, ostrzeliwane i tak dalej. Ale można tylko te dwie brygady, to jest sposób na zatkanie kolumn przeciwnika, które będą szły na Warszawę, czy na Kraków, czy gdzieś na granicę. No te dwie brygady mamy, które są po prostu elementem zatkania. Czyli one muszą być na gwizdek, i muszą mieć zdolność do przerzucenia o te 100, 200 albo 300 kilometrów w ciągu 2 godzin. I teraz skasowanie programu śmigłowcowego, co zrobiła obecna ekipa, oznacza, że też te brygady nie będą miały zdolności podniesienia się w powietrze i przelecenia właśnie w takim celu, żeby zablokować przeciwnika. Będą jechali autostopem czy autobusami miejskimi, bo nawet ciężarówek nie mają wojskowych, bo nie będą, bo oni się nie wyposażą w to. No. Więc to jest po prostu, to jest coś, to jest albo sabotaż, albo jakaś nieprawdopodobna głupota po prostu. I wystarczy to, mógłbym mówić o armii, o Macierewiczu, mógłbym godzinami opowiadać, ale po prostu nie warto. Ja nie ukrywam, że traktuję trochę armię jak prawie trochę moje własne dziecko. Ja przez te 20 parę lat wolnej Polski w zasadzie zajmowałem się armią cały czas i byłem dumny z tego, że z jednej strony osłoniliśmy armię po przemianach ustrojowych, bo można było popełnić straszliwą głupotę i wykasować tą armię całkowicie, kierując się sentymentami, resentymentami, obolałościami obozu solidarnościowego. Moi koledzy czyhali na to, żeby się zamieścić na tych generałach za stan wojenny. Ale też byłem dumny z tego, że armia polska pod koniec, w czasie mojej prezydentury na przykład, była podawana jako absolutnie najlepszy przykład, najlepszych, najmądrzejszych przemian, które zaszły w nowych krajach członkowskich NATO. I byliśmy dawani jako przykład, także pod względem finansowania armii. Niektóre to wszyscy przyznawali, że Polska miała niebywałe osiągnięcia, według mnie zostaliśmy cofnięci o parę lat. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za przyjazd do Tarnowskich Gór, za rozmowę z nami. Państwu również bardzo dziękuję za obecność i za pytania i refleksje. Bardzo dziękuję Państwu. To ja bardzo serdecznie dziękuję. Ja mam jedno pytanie. Pan powie, co to jest? Co to jest? Ja cały czas patrzę jednym okiem i nie mogę się nadziwić. Co to jest? To jest kamera. Ale ona czy ona? W sufitce? Nie, pan. Wygląda trochę jak moździerz wojskowy. Myślę sobie, co to jest? Proszę się nie bawić, nie będzie strzelać. Dobrze. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego życia. Bardzo proszę pani.